Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia pierwszej części odcinka poświęconego dwóm przeciwpancernym pociskom kierowanym, Javelinowi i Spike'owi. Są to dwa, wbrew pozorom, różnej klasy przeciwpancerne pociski kierowane, które są używane w Wojsku Polskim. No i to jest próba odpowiedzi na to, który jest lepszy, a może oba się uzupełniają. Część pierwsza będzie poświęcona historii powstania obu konstrukcji, temu, dlaczego one są odmienne. Będzie to bardzo ciekawa część i zachęcam do obejrzenia. Część druga to już będzie opis konkretnie zestawów oraz przykłady zastosowania w walce. Cóż mogę powiedzieć? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i oczywiście możecie wesprzeć kanał w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik. I po tym paśmie autoreklamy zapraszam do obejrzenia części merytorycznej. No dobrze, na początek trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak umownie dzielimy przeciwpancerne pociski kierowane. Ponieważ tak jak wiecie, samochody są różne i mają różne zastosowania, tak, przeciwpancerne pociski kierowane są różne i zasadniczo wyróżniamy ich trzy odmienne klasy, umownie rzecz jasna. Pierwszą są ciężkie przeciwpancerne pociski kierowane. Są to rakiety o zasięgu kilkunastu nawet kilometrów do kilkudziesięciu. No i takie przykłady to jest ta rakieta, która ma się stać głównym orężem Otokara Brzeziny w Polsce, czyli Brimstone. To są oczywiście Tamuzy albo Spike'i Enlos. I to są na przykład ciężkie lotnicze, nie tylko lotnicze, rakiety Hermes w Rosji. Czyli naprawdę duże, naprawdę ciężkie przeciwpancerne pociski kierowane o zasięgu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów. Drugą klasą przeciwpancernych pocisków kierowanych są rakiety, które zastąpiły tak naprawdę holowane armaty przeciwpancerne. To są przeciwpancerne pociski kierowane, używane na szczeblu zwykle kompanii, batalionu albo plutonu miejscami nawet, głównie raczej kompanii i batalionu, które zastąpiły dedykowane armaty przeciwpancerne. I te rakiety zwykle są naprowadzane metodą SACLOS. Na czym to polega? No polega to na tym, że operator przeciwpancernego pocisku kierowanego jedyne co musi zrobić, przynajmniej w teorii oczywiście, to utrzymać środek krzyża celowniczego na celu, a system automatycznie wylicza komendy sterujące do rakiety, która uderza w cel. No, żeby to można było przeprowadzić tą metodę naprowadzania, no to oczywiście system, który wylicza położenie rakiety i celu, no musi wiedzieć, gdzie się znajduje jedno i drugie. Gdzie się znajduje cel, dany system wie, no bo środek krzyża celowniczego na sylwetce pojazdu cały czas utrzymuje i prowadzi celowniczy. Natomiast przeciwpancerny pocisk kierowany jest wiadomy do systemu, który wylicza komendy sterujące, ponieważ z tyłu jest umieszczona jakaś forma markera, która, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, świeci. Tak? Czyli to może być lampa ksenonowa migająca, to może być flara IR, to może być marker IR, to może być nawet paląca się flara. I dzięki temu po prostu moduł celowniczy wyrzutni wie, gdzie znajduje się lecący przeciwpancerny pocisk kierowany, wie, gdzie jest cel, no i za pomocą rozwijanego przewodu są podawane komendy sterujące do lecącego przeciwpancernego pocisku kierowanego. Natomiast początkowo przeciwpancerne pociski kierowane naprowadzane metodą SACLOS były bardzo niecelne, czyli wyrzutnie nie mogły stać za blisko siebie, co więcej naturalne i celowe zagłuszenia pola walki, takie jak dymy pożarów, dopalające się wraki, odpalane flary, powodowały, że w zasadzie około 50-60% tych rakiet w ogóle było w stanie trafić w cel. Oprócz tego dość szybko zaczęli opracowywać m.in. Sowieci systemy przeciwdziałania, w tym systemy aktywnej obrony Softkill, czyli Sztorę, która była również emiterem zagłuszeń. Tak? Czyli jeżeli odpalano odpowiednio szerokopasmowe zagłuszenia, które na przykład w warstwie IR powodowały błyski albo szum, no to moduł celowania wyrzutni mógł w ogóle zgubić marker lecącego przeciwpancernego pocisku kierowanego, nie wiedzieć, gdzie on jest, no i w ten sposób podawać błędne komendy. Żeby temu zaradzić, w latach 80. do przeciwpancernych pocisków kierowanych SACLOS wdrożono taki moduł narzucanej modulacji tej lampy ksenonowej. Tak? Czyli ta lampa ksenonowa już nie świeciła sobie jednostajnie albo nie błyskała jakimś jednym tempem, tylko przez przewód sterujący było narzucone, jaka ma być częstotliwość błysków, no i CLU, czyli Command Launch Unit wyrzutni, odczytywał, że te błyski to jest ten nasz leczący PPK, a inne błyski ignorujemy, bo one nie pasują do częstotliwości tych błysków, powiedzmy. No i to bardzo mocno uodporniło przeciwpancerne pociski kierowane SACLOS na zagłuszenia, przede wszystkim naturalne pola walki i na część zagłuszeń celowych pola walki. No i dzięki temu udało się podnieść celność tych przeciwpancernych pocisków kierowanych z teoretycznych, podkreślam, mniej więcej 60% do, znowu,
teoretycznych 86%. To jest teoria, bo w praktyce poprzez błędy operatorów na polu walki to ta celność to zwykle oscylowała w okolicy tam 50-60% w najlepszym razie. No i te przeciwpancerne pociski kierowane Saklos to była najczęściej wybierana forma sterowania, czyli tu mówimy tutaj o pociskach TOW, o pociskach Milon, HOT, Fagot, Metys, Konkurs i tak dalej. Natomiast drugą koncepcją naprowadzanych pocisków to były pociski naprowadzane w kodowanej wiązce lasera. Natomiast te dwie powyższe kategorie przeciwpancernych pocisków kierowanych no, miały pewną istotną wadę, a mianowicie one trafiały tam, gdzie pancerz czołgu był najgrubszy, czyli front wieży, front kadłuba. No i od lat 80. zaczęto dwoić się i troić nad tym, co by tu zrobić, żeby trafić ten czołg, słuchajcie, od góry. Tam, gdzie pancerz jest najcieńszy, cieńszy, gdzie siłą rzeczy musi być najcieńszy. No i tutaj już mieliśmy przeróżne pomysły w wykonaniu inżynierów. Najprościej do tego podeszli Szwedzi, którzy w PPK Bill po prostu skierowali głowicę w dół. Głowica była tak wykonana, że nie musiała być w idealnej odległości od celu. Natomiast Amerykanie w pociskach TOW-2B podeszli do tego jeszcze inaczej, mianowicie pocisk przelatywał nad celem, natomiast w środku są umieszczone dwa ładunki EFP, każdy tam o przebijalności mniej więcej 110 mm stali. No i pocisk wybucha nad czołgiem z ładunku kumulacyjnego, czy ładunku EFP formowany jest zbitek, który uderza w strop czołgu, no i go pokonuje. W latach 80. pojawiły się już możliwości stworzenia przeciwpancernych pocisków kierowanych, samonaprowadzających. To była jeszcze pieśń przyszłości, owszem mieliśmy Mavericki i tak dalej, ale tu już uważano, że będzie możliwość miniaturyzacji i stworzenia tych pocisków na zasadzie wystrzel i zapomnij. I teraz dlaczego to było istotne? Było to istotne, ponieważ oprócz tych dwóch wspomnianych klas przeciwpancernych pocisków kierowanych, czyli tych ciężkich takich byczych powiedzmy dużych pocisków, które raziły cel na dystansie kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, mieliśmy te pociski najliczniejszej grupy, o których Wam wspomniałem, głównie naprowadzanych Saklos, ale nie tylko, czyli tych następców holowanych armat przeciwpancernych. No i na końcu mieliśmy jeszcze kategorię lekkich PPK piechoty, które mogły być używane w zasadzie jako ręczna broń przeciwpancerna. Tak, czyli to była broń dedykowana na poziomie plutonu piechoty, czyli na najniższym takim możliwym szczeblu, no właściwie okej, najniższa to jest sekcja i drużyna, no ale powiedzmy, że na poziomie plutonu piechoty. I tam na przykład Amerykanie mieli M47 Dragon. Tak i to z założenia były lekkie PPK, które miały mniejszą przebijalność i które miały na naprawdę krótkim dystansie poniżej kilometra razić no przede wszystkim cele opancerzone. No i w tym momencie możemy przejść do kwestii narodzin Javelina i narodzin Spike'a. Oczywiście najpierw musimy porozmawiać o narodzinach Javelina, ponieważ Javelin jest systemem starszym, a z pierwocin tego programu powstał m.in. potem PPK Gil, czyli poprzednik Spike'a. Brzmi skomplikowanie, ale wcale skomplikowane nie jest, więc pozwólcie, że Wam opowiem ciekawą historię sięgającą mroków zimnej wojny i tego, jak Amerykanie odkryli, że w sumie ich przeciwpancerne pociski kierowane nie są tak skuteczne, jak być powinny. No i słuchajcie, w 1978 roku Amerykanie doszli do wniosku o, delikatnie rzecz ujmując, niewystarczającej skuteczności własnej broni przeciwpancernej. Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że Amerykanie mieli taką trójstopniową obronę przeciwpancerną. Były pociski świeżo wdrożone TOW, które były udoskonalane, które uważano za skuteczną broń, chociaż zwracano uwagi na te problemy wspomniane z celnością, o których Wam mówiłem. Natomiast na poziomie plutonu piechoty mieli lekki PPK Dragon M47, no i uznano, że cechuje się on niewystarczającą skutecznością. On miał zasięg około 1 km, był opracowany w 66 roku, wdrożony w 72 roku do służby. Jego głowica pokonywała 450 mm stali, czyli tak na granicę, wiecie, z wieżą T-72M1 i trochę poniżej wieży T-64B. Na kadłub to akurat w ówczesnych latach też na styk mogło wystarczać, ale niekoniecznie. No i oczywiście wywiad, czyli m.in. CIA pozyskało szereg informacji dotyczących pancerzy sowieckich czołgów. No i Amerykanie w 1978 roku doszli do wniosku, że wliczając na to, że Dragony mniej więcej w 1/3 przypadków nie trafiały w cele, pamiętajmy o problemach PPK Saklos, i miały niezbyt mocną głowicę, to okazało się, że w zasadzie tylko 18% trafiających M47 byłoby w stanie zniszczyć czołgi. No wiecie, 18% skuteczności dedykowanego przeciwpancernego pocisku kierowanego, no to znaczy, że w zasadzie mniej niż co piąte, ale realnie co szósty odpalony pepek może zniszczyć czołg.
No, słaba konkluzja, słaba prognostyka, jeżeli chodzi o zdolności plutonów piechoty US Army do powstrzymywania hord sowieckich czołgów dosłownie. No a szczebel niżej był ręczny M72 LAW, który był jeszcze gorszą bronią przeciwpancerną, ręczny granat przeciwpancerny M72. Tak? No i w tym momencie stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić i trzeba po prostu znaleźć sensowny pocisk przeciwpancerny. I słuchajcie, Amerykanie w 1983 roku odpalili nowy program Advanced Anti-Tank Weapon System Medium AAWSM. No i pierwotnie rozpatrywano cztery różne alternatywy w ramach tego programu AAWSM, a mianowicie najpierw rozpatrywano głęboko zmodyfikowanego Dragona z nowym układem naprowadzania i z głowicą tandemową, czyli to jest taka głowica, to jest główna głowica akumulacyjna i przed nią jest prekursor. Drugim pomysłem był pomysł firmy Ford Aerospace, który zaproponował pocisk Top Kick. To był pocisk, który Top Kick, czyli nie wiem, kopiący z góry, uderzający z góry, tak to można przetłumaczyć, albo kop z góry, który był naprowadzany w wiązce Lasera Bemrider, coś jak potem Kornet na przykład rosyjski, i miał taki duży ładunek EFP. Tutaj w tle będą zdjęcia, on przelatywał nad celem, eksplodował w odpowiednim momencie i taki duży ładunek EFP miał przybijać cel. Natomiast nowadą było oczywiście aktywne naprowadzanie. Kolejnym pomysłem był Hodges, który zaproponował pocisk naprowadzany za pomocą kamery termalnej, a sterowany światłowodem przez operatora, czyli propozycja Hodgesa. Natomiast Texas Instrument opracował pocisk, propozycję w ogóle pocisku Wystrzel i Zapomnij. I tą ostatnią propozycję między 1988 a 1989 roku wybrano jako wersję, którą miano dopracować tak do finalnej wersji prototypu i potem serii przedprodukcyjnych. No i finalnie wspólne dziecko Texas Instrument i Martin Marietta, czyli obecnie, uwaga, Wright i on i Lockheed Martin, zostało to ich wspólne dziecko wybrane jako przyszły FMG-148 Javelin. No i pocisk był testowany od 1993 roku, a wszedł do produkcji seryjnej w 1996 roku. Natomiast bez wątpienia jest to przeciwpancerny pocisk kierowany, który odniósł bardzo duży sukces, ponieważ słuchajcie, coś 24 kraje użytkują Javeliny, głównie kraje, które są w jakiś sposób powiązane koalicyjnie ze Stanami Zjednoczonymi. O skuteczności będzie w drugim odcinku, ale trzeba pamiętać o tym, że Javelin jest przeciwpancernym pociskiem kierowanym, który został wybrany, i to jest bardzo ważne, na szczebel plutonu. Tak? Czyli jeżeli mamy pluton w bojowych wozach piechoty, to mamy pełnokrwisty przeciwpancerny pocisk kierowany, Wystrzel i Zapomnij, uplasowany na możliwie niskim szczeblu. I inaczej rzecz ujmując, i trochę w cudzysłowie, to miał być taki, słuchajcie, zmecholski PPK, czyli przeciwpancerny pocisk kierowany dla drużyn zmechanizowanych piechoty. Tak, czyli mamy pocisk, który jest Wystrzel i Zapomnij, czyli nie zawracamy sobie głowy naprowadzaniem lecącego pocisku, tylko szybko zmieniamy stanowisko ogniowe, dołączamy kontener transportowo-startowy do celu, strzelamy, ponieważ średni dystans ognia w RFN-ie to i tak był grubo poniżej 2 km, tak naprawdę grubo poniżej 1,5 km, no to uznano, że taka sekcja przeciwpancerna no to będzie w stanie 4 razy mniej więcej wystrzelić, zanim trzeba będzie naprawdę szybciutko i w podskokach uciekać przed sowieckimi czołgami. No ale przez to, że to miała być broń przeciwpancerna na szczeblu plutonu piechoty, ona miała kilka cech szczególnych, tak? Pierwszą cechą szczególną jest to, że uznano, że Javelin musi być w stanie, nawet trafiając od frontu, jednak mieć dużą szansę pokonania tego czołgu wrogiego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że uznano, że być może trzeba będzie tą bronią awaryjnie strzelać nawet na dystansie 50 metrów. Tak. To jest wyjątkowo krótki dystans prowadzenia ognia na przeciwpancernym pocisk kierowany. No i oczywiście tak krótki dystans, minimalny dystans ognia powodował, że nie ma możliwości ataku z góry, top ataku, tylko trzeba po prostu trafić w cel frontalnie, no i dlatego Javelina wyposażono w bardzo, bardzo solidną głowicę przeciwpancerną z prekursorem. Oczywiście przebijalność omówię Wam w części drugiej, ale Javelin pokonuje grubo ponad metr stali, tak, plus prekursor. Więc to w momencie wprowadzenia do służby, to Javelin pokonywał więcej niż te osławione kornety i potem chryzantemy, tak, to tak, żebyście wiedzieli. No i kolejna sprawa jest taka, że
Uprasowanie Javelina na poziomie plutonu piechoty powodowało, że uznawano, że musi być on lekki, łatwy w obsłudze, że musi być stosunkowo duże nasycenie tymi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. No i w ramach produkcji Javelinów uznano, że trzeba bardzo mocno pilnować kosztów, bo tych przeciwpancernych pocisków kierowanych będzie potrzeba po prostu dużo. One muszą być masowe. I znowu w drugiej części wam to mówię, w przyszłym tygodniu mam nadzieję, ale no to się sprawdziło poniekąd na Ukrainie. Więc dobrze, więc tutaj mamy przeciwpancerne pociski kierowane Javelin, więc pamiętajcie, że one się wywodzą z programu AAWSM odpalonego w 1983 roku, że chodziło o PPK na poziom plutonu piechoty, Smecholski przeciwpancerny pocisk kierowany, który miał być po prostu skuteczny wobec pełzających jak karaluchy na przełęczy Fulda sowieckich czołgów. No dobrze, a skąd, słuchajcie, wziął się Spike? No i słuchajcie, jeżeli chodzi o opracowanie przeciwpancernego pocisku kierowanego Spike, to jest tutaj dość ciekawa historia. Mianowicie, jak wiecie, Żydzi w trakcie wojny Jom Kippur ponieśli całkiem poważne straty od ognia ręcznej broni przeciwpancernej i trochę od przeciwpancernych pocisków kierowanych malutka. Kolejny temat na odcinek, czyli jak te straty w Jom Kippur tak naprawdę wyglądały, ponieważ na koniec dnia okazało się, że najgorszym mordercą czołgów w tym konflikcie były inne czołgi. No ale powiedzmy, że w ciągu pierwszych 3-4 dni był taki duży szok polegający na skuteczności PPK malutka i przeciwpancernych granatników RPG. Stąd między innymi potem wychodził ten cały słynny Sagerdens i tak dalej, gdzie te czołgi izraelskie wychylały się za wzgórza, widziały odpalane, lecące przeciwpancerne pociski kierowane, chowały się za wzgórzem. Fajny temat na bardzo ciekawy odcinek, myślę. Natomiast no, Izraelczycy uznali, że oni potrzebują przeciwpancernych pocisków kierowanych, w razie czego zdolnych również skutecznie zwalczać czołgi państw ościennych. No i dostarczone amerykańskie przeciwpancerne towy, no bo oczywiście dostali ich całkiem sporą liczbę i to za darmo w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej, nie spełniły do końca wymagań Izraelczyków, ponieważ okazało się, że po pierwsze ich naprowadzanie jest zawodne, po drugie ich naprowadzanie jest zawodne i po trzecie ich naprowadzanie jest zawodne. Czyli Żydzi uznali, że mniej więcej 50% szans realnego trafienia w cel to nie jest to, czego oczekują po PPK-u. No a po drugie okazało się, że w ich terenie, jeżeli gdzieś jest płaska jak stół pustynia, to super, ale bardzo rzadko to jest faktycznie płaska jak stół pustynia. No i często cel, który się chował tam w jakiś wadi, w jakichś parowach, za jakimiś większymi skałami, wydmami, no to po prostu nie był możliwy do trafienia. No i w związku z tym Żydzi opracować zaczęli własny przeciwpancerny pocisk kierowany i słuchajcie, pierwszy był Tamuz, który wszedł do służby w 1982 roku i to był, słuchajcie, taki klasyczny, ciężki, duży PPK, ale odpalany z platformy naziemnej i on pierwotnie był naprowadzany radiokomendowo, czyli rakieta miała w środku nadajnik, ten nadajnik transmitował obraz z kamery telewizyjnej, w późniejszych wersjach również z kamery termalnej, która tam się znalazła, na początku to była tylko telewizyjna. No i ten pocisk był na tyle duży, że on był odpalany z wyrzutni Perech, czyli Dziki, czyli z wyrzutni przerabianych, montowanych na transporterach M113 albo z przerabianych czołgów M48. No i każda taka wyrzutnia przenosiła, słuchajcie, aż 12 rakiet i co ciekawe miała na przykład na bazie czołgu atrapę Luftarmat drewnianą. Tak, żeby wyglądało z daleka, że to jest jakiś tam dziwny M48, a tak naprawdę była to wyrzutnia ciężkich przeciwpancernych pocisków kierowanych. No i wadą Tamuza było to, że on leciał bardzo wysoko taką górką, ponieważ wysuwana z wyrzutni antena no musiała cały czas, jakby to dziwnie nie brzmiało, widzieć ten pocisk, tak? Czyli musiała być po prostu zachowana widoczność między anteną a tym lecącym pepekiem, tak? Czyli jest antena i pepek musi widzieć i wiadomo, że w terminalnej fazie ataku, jak ten pepek nurkował na cel, no to ta łączność z pojazdem była zrywana, tak? Więc ciężko było ocenić skutki ataku, nie wiadomo było, czy trafił, nie trafił. No niemniej Tamuzy były duże i ciężkie, no ale były skuteczne, tak? I słuchajcie, w ramach niskokosztowej, i co ciekawe, to był system przeciwpancerny, który Izraelczycy, słuchajcie, utrzymali przez 20 lat ponad w tajemnicy, że w ogóle mają coś takiego. To jest też mistrzostwo świata. No i w ramach utylizacji w zasadzie niskokosztowej zaczęto masowo stosować ten system najpierw w walkach w 2005 roku w Strefie Gazy, potem w 2014 w ramach operacji Protective Edge. No i oczywiście odpalono około 1000 sztuk Tamuza w sumie realnych działaniach bojowych, aczkolwiek asymetrycznych. No i okazało się, że sama rakieta jest sukcesem, tak? Mimo że jest duża i ciężka, no to okazało się, że to jest dobry kierunek. Następcą Tamuza stał się Spike Enlos.
Natomiast no, Tamus miał te wspomniane wady, czyli między innymi dużą martwą strefę, no i on średnio się nadawał jako ten przeciwpancerny pocisk kierowania szczebla batalionu i niżej. Więc izraelski Rafael już w latach 70. zaproponował własny pocisk przeciwpancerny MAPAC, który de facto był aerodynamiczną kopią TOWA z naprowadzaniem na wiązce lasera. Czyli on był naprowadzany dokładnie, słuchajcie, tak jak Kornet. Natomiast układ aerodynamiczny z pocisku TOW. No bo Żydzi uznali, że ten układ aerodynamiczny jest naprawdę super, spoko jest, no ale naprowadzanie nie jest fajne, więc dano naprowadzanie w wiązce lasera, które jest relatywnie tanie, w miarę odporne na zakłócenie. No i ten pocisk wdrożono w 1984 roku do służby w IDF-ie, czyli Israel Defense Forces. No i teraz co się okazało? No okazało się, że dobrze, że PPK jest celny, że on owszem nie zapewnia szansy trafienia celu, jak ten cel się schowa gdzieś za przeszkodami w terenie, no ale to naprowadzanie jest w zasadzie ok. Natomiast bardzo szybko Izraelczycy zdali sobie sprawę, że w Związku Sowieckim i w krajach demoludach zaczęły wchodzić aktywne systemy ochrony. To była polska Bobrawa na przykład na Meridach, to potem były pierwsze generacje Sztory. No i okazało się, że jeżeli, żeby trafić cel przeciwpancernym pociskiem kierowanym, trzeba non-stop świecić w niego wiązką lasera, która na dystansie kilku kilometrów ma średnicę, wiecie, nie takiej plamki lasera, tylko na przykład metr albo półtora metra, albo 2 metry, no to jeżeli taki system wykryje, że jest oświetlony ciągłą wiązką lasera, bo jeżeli chodzi, bo to jeszcze tak, żebyście mieli rozróżnienie, jeżeli czołgowy system kierowania ogniem celuje w wrogi pojazd, to ta wiązka lasera to trwa dosłownie kilka sekund, tak, bo to jest na 2 sekundy przed strzałem zrobione i tyle. Natomiast jeżeli naprowadzamy takiego mapaca, na przykład lecącego na czołg, no to tam kilkanaście sekund musi mu świecić ten wrogi pojazd, tak? No więc szanse wykrycia są bardzo duże. No i takie systemy, słuchajcie, wprowadzone i w Polsce, i w Związku Radzieckim, no to miały nawet 80% skuteczności względem tego typu przeciwpancernych pocisków kierowanych naprowadzanych w wiązce lasera. No więc stwierdzono, że to nie jest najlepszy pomysł, więc już w 1987 roku Rafael stwierdził, że zacznie opracowywać nowy przeciwpancerny pocisk kierowany. No i stwierdzono, że będzie on naprowadzany za pomocą kamery termalnej i światłowodu, a cały program uzyskał nazwę GIL. Natomiast program ten, tego GIL-a zdecydowanie przerósł Rafaela. W 1992 roku ten program anulowano, bo stwierdzono, że no to jest dla przemysłu izraelskiego w zasadzie niewykonalne. Ale słuchajcie, do tego programu wrócono w 1994 roku, a w 2008 roku, a w 1998 roku dopracowany GIL jednak został wdrożony do służby w IDF-ie. No i teraz tak, magia? Czy coś się wydarzyło? No nie, tu musimy wrócić do amerykańskiego programu, ponieważ pamiętajcie, że tam jednym z oferentów był wspomniany Hodges, który zaproponował pocisk naprowadzany za pomocą kamery termalnej i sterowany światłowodem. No i wyrób Hodgesa został w pewnym momencie odrzucony przez US Army, no ale ten wyrób Hodgesa się absolutnie nie zmarnował, ponieważ źródła izraelskie o tym milczą, tak, czy to własne opracowanie i tak dalej. Natomiast jak spojrzycie sobie na to, co wam rzucam w tle i na Spajka, to prototypy Hodgesa to jest w zasadzie jeden do jednego późniejszy GIL. Więc można dość bezpiecznie założyć, że po prostu amerykańskie know-how albo zostało kupione, albo podarowane, albo jakoś pozyskane przez Izraelczyków, no i po prostu zostało zaadoptowane jako własny wyrób, dopracowane, tak? Czyli wyrób, że tak powiem, Texas Instrument z 88 roku, no po dopracowaniu stał się generalnie GIL-em. No i trzeba pamiętać o tym, że te pociski finalnie, mimo że wywodzą się z tego samego programu, to troszeczkę są w różnych kategoriach, ponieważ przeciwpancerny pocisk kierowany Spike został podzielony na NTS-a, NTD, no i Spike'a Endless, tak? Natomiast całość została przebrandowana tam chyba w 2002 roku na rodzinę Spike, która miała MR, czyli Medium Range, LR, czyli Long Range i ER, czyli Extended Range. I ten ER, no to jest potem Spike Endless i tak dalej. No i teraz różnica głównie jest taka, że Spajki mają naprowadzanie za pomocą kamery termalnej, kamery światła dziennego i światłowodu. Czyli one mają człowieka w pętli. I teraz można te pociski, że tak powiem, brzydko ochwacić i można usunąć z nich naprowadzanie za pomocą światłowodu i zrobić je tylko na zasadzie fire and forget. Dokładnie tak samo jak Javelina. Tak. Tylko że okazywało się, że dobra, że sam pocisk jest o kilkadziesiąt procent nawet tańszy, natomiast natomiast no, na przykład Wojsko Polskie, którym proponowano tego typu
W roku 2000 propozycję, no to stwierdziło, że nie, ma sensu kastrować tego PPK-u z tych możliwości, które daje światłowód, i człowiek w pętli. Tak, czyli podejście zupełnie inne niż te podejście amerykańskie, czyli fire and forget. Tylko że tutaj właśnie za istotną zaletę Spike'a jest uznawane to, że jest człowiek w pętli, dlaczego wam opowiem na drugim odcinku. No i teraz Spike, słuchajcie, został dostarczony do 25 krajów i tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest kilka zakładów, które produkują przeciwpancerne pociski skierowane Spike, co jest bardzo dużą odmianą w stosunku do podejścia amerykańskiego, bo Javeliny są produkowane tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Pewna forma finalnego montażu ma miejsce w zakładach Wielkiej Brytanii, gdzie są w zasadzie produkowane tak istotne rzeczy jak noszak, jak trójnóg, jak walizki transportowe. Tam chyba nawet nie ma finalnego montażu pocisku, z tego co wiem, ale to jest moja wiedza sprzed kilku lat, mogę się mylić, tu musiałbym sprawdzić. I koniec. Amerykanie nie wypuszczają technologii Javelina z rąk, mimo że ten pepek w dziesiątkach sztuk w Afganistanie i w Iraku wpadł w ręce zainteresowanych, czyli głównie ręce chińskie, ręce rosyjskie i tak dalej. Natomiast Spike jest produkowany w kilku krajach europejskich, czyli mamy przede wszystkim zakłady w Hiszpanii, czyli General Dynamics i Santa Barbara Sistema, gdzie jest produkowane około 20-30% Spike'ów. No i mamy bardzo duże zakłady w Niemczech, które produkują ponad 70% Eurospike'a, bo pamiętajmy, że Niemcy wybrali Spike'a jako wyposażenie na przykład PUM, tak? Jako przyszły PPK, SPZ, Schutzpanzer Puma, czyli SPZ Puma, bojowych wozów piechoty. I znowu Niemcy produkują 70% podzespołów, ale te najważniejsze, najbardziej krytyczne przychodzą z Rafaela, z fabryki w Haifie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przeciwpancerne pociski kierowane Spike są produkowane, uwaga, w naszym krajowym rodzimym PGZ-cie, w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. I tych PPK-ów powstało bardzo dużo w Polsce i one są spolonizowane w ponad 50%. I my produkujemy i głowicę bojową, z tego co pamiętam prekursor, silnik marszowy, parę innych podzespołów, montaż finalny oczywiście, więc ten zakres w Polsce produkcji, polonizacji przekroczył 50%, nie jest tak duży jak te 70% niemieckie, no ale robimy prawie dwa razy tyle, co robią na przykład Hiszpania. I teraz możecie się zastanowić, jak to jest, że Amerykanie nie chcieli wypuścić produkcji Spike'a, przepraszam, Javelina z rąk, no a Izraelczycy powiedzieli tak, jasne. No wynika to z tego, że Amerykanie bardzo chcieli chronić te technologie i oni też eksport uzbrojenia traktują zawsze w kategoriach politycznych i nacisku na odbiorców uzbrojenia. Oczywiście Izraelczycy robią dokładnie to samo, ale Izraelczycy uznali, że oni nie mają głębi operacyjnej, oni mają mały kraj, w którym jest praktycznie nie ma możliwości w miarę bezpiecznego umiejscowienia fabryk. Natomiast jeżeli ma się fabryki w kilku krajach europejskich i w razie konfliktu zbrojnego można z nich ściągać na przykład podzespoły albo uzbrojenie, no to te fabryki ma się de facto niezniszczalne, tak? Dla siebie, tak mówiąc nieco oczywiście w przenośni. Natomiast wracając do tych dwóch przeciwpancernych pocisków kierowanych. Spike w większości krajów był sprzedawany w wersji MR albo LR, głównie LR, tak? Czyli ten long range, ale powiedzmy, że średniego zasięgu, czyli strzelający na dystansie do 4,5 km. I w większości krajów uznano, że Spike jest bronią, która powinna trafić na szczebel batalionu, ponieważ on ma bardzo dobre możliwości rażenia celów bez widoczności. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek możliwości wykrywania celów, których nie widzimy nawet, to możemy za pomocą światłowodu naprowadzać Spike'a na cel, którego nie widzimy. Czyli uznano, że elastyczność, a przede wszystkim realny zasięg, w ramach którego ten przeciwpancerny pocisk kierowany może razić cele, jest mniej więcej 4-5-krotnie większy niż PPK Saklo starszej generacji. Już wam tłumaczę. Po to, że ktoś napisał, że nie wiem, PPK Milan razi cel na 2,5 km, to może sobie tak napisać, tylko jeszcze musi być bezpośredni dystans widoczności celu na 2,5 km w terenie. To się zdarza bardzo rzadko i w Polsce, i w Niemczech, i w innych krajach. Większość wymian ognia w naszym terenie, tak 3/4 ponad, to jest na dystansie do 800 metrów. I taki jest realny zasięg tych wszystkich PPK Saklos, tak? Czyli naprowadzany półautomatycznie komendami, 800 metrów. I tak jest w większości zasięg Javelina, 800 metrów. Natomiast jeżeli mamy przeciwpancerny pocisk kierowany naprowadzany po światłowodzie, to tu realnie mówimy o zasięgu 4,5 km, tak.
Więc jest, zostało to uznane po prostu za bardzo dużą zaletę, no ale to z siłą rzeczy ten pepek bardzo często plasowało trochę wyżej, a mianowicie już na strukturze przynajmniej batalionu, tak? I słuchajcie, to by było tyle, jeżeli chodzi o wstęp półgodzinny. W odcinku drugim technikalia, czyli omówienie jednego i drugiego pocisku, no i użycie w walce i na koniec Spike Javelin i sprawa polska. I to by było tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że część pierwsza się podobała. Jeżeli tak, tradycyjna prośba o lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie na dole. No i oczywiście wielkie, gorące podziękowania dla patronów, którzy wspierają kanał w programie Patronite. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. To, co od Was dostaję, pozwoliło zakupić całą masę sprzętu, który służy do filmowania, do nagrywania, do rejestrowania obrazu, poprawić i usprawnić bardzo wiele rzeczy. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za te wszystkie wyrazy wsparcia. No i oczywiście obserwujcie kanał. W czwartek, mam nadzieję, ukaże się tygodniówka z Dawidem Kamizelą. Trzymajcie się. Cześć.